Pielęgniarki czują się dyskryminowane, degradowane, niedoceniane i lekceważone. Zarzucają władzom przede wszystkim brak rozmów i reakcji na przedstawiane problemy, a za największe uznają nierealizowanie przez pracodawców ustawy o wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Ta między innymi przewiduje wyższe wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ukończyły kierunkowe studia. W procesie negocjacji ustawy Ministerstwo Zdrowia nie słuchało uwag kierowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, ani organizacji, którą reprezentuje w dialogu społecznym. Napisaliśmy, że ważne jest doświadczenie zawodowe, wykształcenie, ale również warunki pracy, w jakich pracujemy, systemy pracy, w których pracujemy, i nie jest to właściwe, żeby tylko wykształceniem określać poziom wynagrodzeń. Kilkaset pielęgniarek z całej Polski protestowało dziś przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Jak wyliczają, tylko w województwie śląskim ustawa nie jest realizowana w około 30% placówek medycznych. Oznacza to, że ich dyrektorzy nie wdrożyli podwyżek zagwarantowanych nowelizacją o minimalnych wynagrodzeniach. Pielęgniarki stworzyły projekt inicjatywy obywatelskiej, pod którym dziś mógł się podpisać każdy. Prosiliśmy o powołanie zespołu do spraw służby zdrowia województwa śląskiego przy WRDS-ie. I nie możemy się doczekać. Proces trwa, pielęgniarki idą do sądu. W NFZ-cie byliśmy na spotkaniu, w NFZ-cie pokazują nam cyfry, że pieniądze duże wpłynęły do placówek. Rozmawiamy z dyrektorami, dyrektorzy mówią, że mają za mało, żeby pielęgniarki dostały pieniądze zgodnie z ustawą. I taka jest, nie wiem, forma zabawy. Pielęgniarki oczekują podjęcia konkretnych kroków zarówno przez wojewody, jak i marszałka województwa śląskiego, którzy są członkami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jak przekonują, to wojewoda z ramienia rządu powinien pochylić się nad kontrolą realizacji ustawy, a marszałek kontrolować i pociągnąć do ewentualnej odpowiedzialności dyrektorów podlegających mu szpitali. W zeszłym roku, kiedy marszałek Jakub Chełstowski był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zorganizowany był dialog m.in. z udziałem pielęgniarek na ten temat, niewątpliwie problematyczny temat. Niestety przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia nie przyjął zaproszenia. Mówimy tu o rozwiązaniach na poziomie rządu, parlamentu, a nie samorządu regionalnego. Urząd Wojewódzki w tej sprawie nie zabiera głosu, wyjaśniając, że szpitale w regionie zarządzane są przez marszałka. W poniedziałkowym proteście wzięły udział pielęgniarki z różnych regionów Polski i z różnym wykształceniem. Wykonujemy pracę taką samą na oddziale, pełniąc te same obowiązki. No i wnioskujemy o to, tu protestujemy, aby pielęgniarki miały podwyższoną tą pensję. Jest jeszcze grupa pielęgniarek z wyższym wykształceniem, z magisterium i ze specjalizacją, i wiele szpitali nie respektuje tego wykształcenia, nie podwyższyło tych pensji, tak jak ustawa mówi. Pielęgniarki zapowiadają, że protesty nie ustaną, jeżeli żadne rozmowy z nimi nie zostaną podjęte. Oczekują konkretnych propozycji, a interweniują również u Rzecznika Praw Obywatelskich. Tu jeszcze niedawno pracowali górnicy, teraz budynki byłej kopalni Wieczorek stoją puste. Jednak dzisiaj wykonano duży krok w kierunku rewitalizacji zabytkowych nieruchomości. Spółka restrukturyzacji kopalń przekazała miastu teren o powierzchni ponad 9 hektarów. Kiedyś to była kopalnia węgla, dzisiaj będzie kopalnia nowych technologii. Także bardzo kibicujemy, aby to jak najszybciej się spełniło. Oczywiście to nie wszystkie tereny, które przekazaliśmy, bo mamy jeszcze w zanadrzu inne tereny, które też będziemy przekazywać do miasta. Kopalnia nowych technologii na razie powstaje na papierze. Od dzisiaj do momentu, w którym te budynki zyskają nową funkcję, minie jeszcze dużo czasu. Będzie to też dużo kosztowało. Na razie 300 milionów i na razie te budynki, które są pod konserwatorem, a więc budynek szybowy, dawne budynki warsztatów mechanicznych i stolarni, przewiązka nad ulicą Szopienicką i budynek łaźni łańcuszkowej. Szyb Puławski i obiekty do niego przylegające mają zamienić się w hub gamingowo-technologiczny, w którym znajdą się przestrzenie dla firm związanych ze sportem. Ma się tu odbywać tworzenie nowych gier i sprzętu komputerowego. Powstanie też studio, które będzie służyło do relacjonowania rozgrywek. Cała rewitalizacja ma pochłonąć nawet 1 mld zł. Miasto liczy na unijne dofinansowanie, a projekt ma wspierać również rząd.
Środki europejskie są wsparciem, cieszymy się, że są, mamy nadzieję, że nadal będą, ale szanowni państwo, to też nie jest żadna dla Śląska, za przeproszeniem, łaska. Jeśli Unia Europejska bardzo mocno nas naciska przepisami prawa, abyśmy się wycofali z branży górniczej, no to chyba oczywistością jest, że zgoda na takie wycofanie musi być okupiona odpowiednimi środkami Unii Europejskiej. Choć formalnie od dzisiaj Katowice są właścicielem nieruchomości, to projektowanie trwa już od zeszłego roku. Widać też pracę na miejscu. To są badania związane przede wszystkim z planem remediacji, czyli badaniem, na ile musimy wymienić część gruntu po eksploatacji górniczej. My dysponujemy takim wstępnym planem i on okazuje się, że ten teren nie będzie wymagał jakichś bardzo obszernych działań remediacyjnych. Miasto przejęło bezpłatnie nieruchomości, których wartość oszacowano na około 50 milionów złotych. Prace mają ruszyć w przyszłym, a całość ma być gotowa w 2026 roku. W Sądzie Okręgowym w Katowicach rozpoczął się proces Magdaleny W., która zdaniem prokuratury w maju 2022 roku zabiła w Mysłowicach swojego 2-letniego syna. Działając w zamiarze bezpośrednim, zabiła małoletniego urodzonego 17 grudnia 2019 roku poprzez zatkanie jego otworów oddechowych i uniemożliwienie wentylacji. Magdalena W. została doprowadzona na rozprawę z aresztu. Przez kilka godzin płakała, odmówiła odpowiedzi na pytania sądu i prokuratury. Czy pani przyznaje się do popełnienia zarzucanego jej czynu? Nie. Nie przyznaję się do popełnienia zarzucanego mi czynu. Czy w dniu dzisiejszym chce pani składać wyjaśnienia? Nie jestem jeszcze gotowa. Podczas śledztwa Magdalena W. zeznała, że zgon jej syna nastąpił najprawdopodobniej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Gdy kobieta spała, 2-latek miał bawić się ze starszym bratem. W niewyjaśnionych według niej okolicznościach jej syn stracił przytomność podczas zabawy z bratem na rozkładanej wersalce. Twierdzi, że próbowała go reanimować, ale pogotowie wezwał dopiero jej partner, do którego zadzwoniła w pierwszej kolejności. Prokuratura nie daje wiary podejrzanej w tym zakresie, obecnie oskarżonej. Całość zgromadzonego materiału dowodowego przeczy tej wersji, w szczególności opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, ale także zeznania innych świadków. Na pierwszą rozprawę został wezwany partner oskarżonej. Komu? Jako pokrzywdzony będzie pan w stanie mógł zadać pytania, ale nie na zasadzie bezpośredniej. Damian K. zdecydował jednak ostatecznie, że odmawia składania zeznań w tej sprawie. Kolejną rozprawę sąd wyznaczył na 22 maja. Tak w miniony weekend wyglądały wodadzierżna dużego jeziora na granicy województw śląskiego i opolskiego. O sytuacji alarmowali nas wędkarze, którzy sprzątali tamtejsze tereny. Zaniepokoił ich fakt pojawienia się martwych ryb. Okazało się, że równie niepokojąco wygląda woda w kanale Gliwickim, gdzie zdaniem naukowca zakwitły sinice, które w niedługim czasie mogą zostać zjedzone przez złote algi. Na pewno muszą się dopływać bardzo duża ilość substancji biogennych, czyli przede wszystkim azot, fosfor, ale też inne, czyli magnez, potas, wapń, które są na bieżąco dostarczane i które po prostu dają środowiska do życia glonom i na tym właśnie rozwijają się kolejne gatunki glonów, tym no, możemy się liczyć z tym, że lada chwila wybuchnie złota alga, bo ona właśnie, bo tak jak pokazują ta sytuacja zeszłoroczna, po właśnie takich zakwitach sinic miały miejsce właśnie zakwity algi. Woda z kanału Gliwickiego wpada do Odry, stąd wystąpienie podobnego zjawiska może budzić niepokój. Tym bardziej, że coraz wyższa temperatura powietrza jest jednym z czynników sprzyjających rozkwitowi złotej algi. O zanieczyszczeniu przez śluzie łabędy wody polskiej nie miały dziś jeszcze informacji, jednak sytuacja na dzierżnie jest pod kontrolą. Wspólnie ze Strażą Pożarną oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadziliśmy wizję terenową, zarówno od strony rzeki Kłodnicy, jak i na wodach samego zbiornika Dzierżno Duże, tak aby wskazać ewentualne źródło, a w dalszej kolejności ewentualne przyczyny zanieczyszczenia, które zostało spostrzeżone. Z chwilą pobierania prób wody wykluczono ewentualność, jakoby zanieczyszczenie miało pochodne, czy też jakikolwiek związek z substancjami ropopochodnymi. Jak informują Wody Polskie, prawdopodobną przyczyną wystąpienia zanieczyszczenia mogą być ruchy wody związane z wykonywaniem prac serwisowych jazów w łabędach.
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zapewnia, że próbki do badań zostały pobrane, jednak na wyniki trzeba poczekać do początku przyszłego tygodnia. My prowadzimy postępowanie kontrolne. Zwykłą kontrolę, rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie, które w przypadku, gdy potwierdzi się, iż miał on miejsce, sytuacja, która może być uznana za przestępstwo bądź wykroczenie, będą prowadzone dalsze działania zmierzające do wykrycia i ukarania sprawców. Według informacji przekazywanych przez służby sprawujące kontrolę na zbiornikach wodnych nie odnotowano w tych miejscach śniętych ryb ani innych zwierząt. Od poniedziałku 17 kwietnia w Sosnowcu można zgłaszać się do konkursu Loteria PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu. Mieszkańcy, którzy rozliczą się w tym mieście, mogą wygrać nagrody, którymi w tym roku są rowery trekkingowe. Wziąć udział mogą mieszkańcy Sosnowca, czyli osoby, które rozliczają swój podatek właśnie w naszym mieście. Wiadomo, podatki rozlicza się do końca kwietnia. Jest tutaj czas na rejestrację w naszym konkursie do końca czerwca, więc to nie trzeba od razu się rejestrować. Loteria PIT działa w Sosnowcu od 7 lat. W taki sposób miasto chce zachęcać mieszkańców, aby swoje podatki zostawiali właśnie tutaj, nie bez powodu. W pewien sposób chcę podziękować mieszkańcom miasta za to, że podatki zostawiają tutaj w mieście, mając jednocześnie też udział w dalszym rozwoju miasta. Wiadomo, że te pieniądze, które trafiają, przeznaczone są na kolejne inwestycje, kolejne pomysły. Budujemy place zabaw, remontujemy różne miejsca. Żeby wziąć udział w losowaniu, mieszkaniec, który rozliczy się w Sosnowcu, musi zgłosić swój udział za pośrednictwem strony pitwsosnowcu.pl. Wieża w Muzeum Śląskim zamknięta do odwołania. Ze względów bezpieczeństwa trzeba było ogrodzić teren dookoła jednej z atrakcji na terenie po byłej kopalni Katowice. Od dłuższego czasu zwiedzający nie mogą podziwiać panoramy miasta z wysokości około 40 metrów. Jak widać, stoi i nic z niej nie spada, jest w dobrym stanie, ale ekspertyzy pokazały, że część nitów, wielonitowanych elementów przekracza normy. No i musieliśmy podjąć taką decyzję o ogrodzeniu, zamknięciu wieży na początku, a potem ogrodzeniu. No i w pierwszej części myślimy i rozpoczynamy taki remont tej części głównej tarasowej. Kryzys muzeum chce przekuć w późniejszy sukces, między innymi poprzez doposażenie wieży. Brakuje przynajmniej tak nawet dla mnie lunet takich, które pozwoliłyby nam obserwować całe miasto. No jest to przepiękny punkt widokowy. Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie modernizacji z rządowego programu odbudowy zabytków. Remont wieży ma się rozpocząć w czerwcu. Prace nie mają potrwać długo, bo jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obiekt powinien być ponownie dostępny już w lipcu.